Ludowa mądrość głosi, że według statystyk my i psy mamy po trzy nogi. W ciągach arytmetycznych istnieje podobna, ale zawsze sprawdzająca się zasada. Dowiesz się o niej w tej lekcji. Pewien ciąg arytmetyczny jest opisany wzorem a n równa się 2n dodać 4. Wypisz samodzielnie 5 pierwszych wyrazów tego ciągu. Pierwszy wyraz to 6, drugi to 8, trzeci to 10, czwarty to 12, a piąty to 14. Wybierz teraz 3 dowolne kolejne wyrazy tego ciągu. Oblicz średnią arytmetyczną wartości pierwszego i ostatniego z tej trójki. Ja wybieram trzy pierwsze wyrazy. Na pierwszym miejscu jest 6, a na ostatnim 10. Ich średnia arytmetyczna to 6 dodać 10, podzielić przez 2, czyli 8. Zauważ, że wyraz między szóstką a dziesiątką to właśnie 8. Ciekawe, czy tak jest zawsze. Weźmy inne trzy wyrazy występujące obok siebie, na przykład 8, 10 i 12. Policzmy średnią arytmetyczną skrajnych wyrazów. 8 dodać 12 podzielić przez 2 to 10. Znowu nasz wynik jest taki sam jak wartość środkowego wyrazu. Sprawdźmy jeszcze, czy będzie tak dla trzech ostatnich wyrazów, które wypisaliśmy. Średnia arytmetyczna skrajnych wartości to 10 dodać 14 podzielić przez 2, czyli 12. Znowu otrzymaliśmy wyraz środkowy. W pokazanych przypadkach średnia arytmetyczna skrajnych wyrazów jest równa wyrazowi środkowemu. Jak sprawdzić, czy taka własność zachodzi dla trzech dowolnych kolejnych wyrazów występujących w tym ciągu? Pamiętaj, że mamy do dyspozycji wzór ogólny. N-ty wyraz tego ciągu obliczamy mnożąc 2 przez n i do tego dodając 4. Jaki numer będzie miał wyraz stojący przed wyrazem? N tym wyrazem? n-1. A jaki będzie wzór na an-1? Spróbuj wyznaczyć go samodzielnie. Aby wyznaczyć wzór na an-1, wystarczy do tego wzoru w miejsce n wstawić w nawiasie n-1. an-1 to dwa razy. Otwieramy nawias, w nawiasie n-1, zamykamy nawias, dodać 4. Po uproszczeniu otrzymamy 2n dodać 2. A jaki numer będzie miał wyraz stojący po n tym wyrazie? n plus 1. Jaki będzie wzór na an 1? A n plus 1 to dwa razy. Otwieramy nawias, w nawiasie n plus 1 zamykamy nawias dodać 4. Po uproszczeniu otrzymamy 2n dodać 6. Trzy wyrazy stojące obok siebie to An minus 1, A n oraz A n plus 1. Z obliczonych wcześniej przykładów wiemy, że wartość wyrazu środkowego to średnia arytmetyczna wyrazów stojących po obu jego stronach. Oznacza to, że n-ty wyraz to an-1 dodać an plus 1 podzielić przez 2. Spróbuj obliczyć średnią arytmetyczną skrajnych wyrazów, korzystając z wyznaczonych przed chwilą wzorów na an-1 i an plus 1. Dodajemy do siebie 2n, dodać 2, dodać 2n, dodać 6 i tę sumę dzielimy przez 2. Upraszczamy licznik, otrzymując 4n dodać 8 i dzielimy go przez 2. Teraz każdy składnik sumy skracamy z dwójką. 4n podzielić przez 2 to 2n, a 8 podzielić przez 2 to 4. Otrzymujemy 2n dodać 4. Zauważ, że to nic innego jak środkowy wyraz naszej trójki. Tym samym udowodniliśmy, że dla dowolnych kolejnych trzech wyrazów w ciągu AN równa się 2n dodać 4. Średnia arytmetyczna skrajnych wyrazów jest taka sama jak wyraz środkowy. Matematycy odkryli, że taka własność zachodzi w każdym ciągu, który jest arytmetyczny. Za chwilę pokażę Ci, jak to udowodnić. Niech ciąg AN będzie ciągiem arytmetycznym. Znamy tylko nazwę ciągu i wiemy, że jest arytmetyczny. Weźmy trzy dowolne kolejne wyrazy tego ciągu. Na przykład an minus 1, an oraz an plus 1. W ciągu arytmetycznym wartość wyrazu poprzedniego, czyli an minus 1 otrzymujemy odejmując od wyrazu następnego, czyli an różnicę, którą oznaczamy literą r. n plus pierwszy wyraz otrzymamy dodając różnicę do wyrazu a n. An minus 1 równa się zatem an minus r, a an plus 1 równa się an plus r. Obliczmy średnią arytmetyczną wyrazów skrajnych, czyli an minus 1 oraz an plus 1, korzystając z tych wzorów. Zapisujemy an minus r dodać an plus r podzielić przez 2, czyli 2AN podzielić przez 2, a to wynosi an. Tym samym udowodniliśmy, że w każdym ciągu arytmetycznym średnia arytmetyczna wyrazów skrajnych dla dowolnej trójki wyrazów jest taka sama jak wyraz środkowy. Znajomość tej własności ciągu arytmetycznego jest często sprawdzana na egzaminach. Rozważmy teraz jedno z typowych zadań egzaminacyjnych. Liczby 4x plus 2 12. Oraz 32x plus 4 są kolejno pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x. W tym zadaniu należy skorzystać z poznanej własności. Wiemy, że średnia arytmetyczna wyrazów skrajnych jest taka sama jak wyraz środkowy. Spróbuj zapisać to samodzielnie. Wyraz środkowy to 12. To równa się średniej arytmetycznej 4x plus 2 oraz 32x plus 4. Teraz samodzielnie rozwiąż to równanie. Najpierw upraszczamy licznik. Otrzymujemy 12 równa się 36x, dodać 6 podzielić przez 2. Następnie obie strony mnożymy przez 2, żeby pozbyć się mianownika. 24 równa się 36x dodać 6. Teraz od obu stron równania odejmujemy 6 i otrzymujemy 18 równa się 36x. Następnie dzielimy obie strony równania przez 36. Otrzymujemy 1836 równa się x. Skracamy ułamek i otrzymujemy, że x to 1 druga. Możemy wykonać jeszcze sprawdzenie. Zamieńmy x na 1 drugą. Otrzymamy 4 razy 1 druga dodać 2, 12 oraz 32 razy 1 druga dodać 4. Wykonajmy obliczenia. Otrzymujemy 4, 12 i 20. Czy te trzy liczby tworzą w tej kolejności ciąg arytmetyczny? Różnica między pierwszym a drugim wyrazem to 8. Różnica między drugim a trzecim to też 8. Różnica między kolejnymi wyrazami tego ciągu wynosi 8, mamy więc ciąg arytmetyczny. Wszystko się zgadza. Wykonaliśmy wszystkie zadania. Gratulacje! W ciągu arytmetycznym każdy wyraz oprócz pierwszego jest średnią arytmetyczną wyrazów sąsiednich. Można to opisać wzorem AN równa się AN odjąć 1 dodać AN dodać 1 podzielić przez 2 dla nów większych bądź równych dwóm. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciągu arytmetycznym, obejrzyj pozostałe lekcje z tej playlisty. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja tv.